Witajcie! W tym filmiku przedstawię Wam parę newsów ze świata Apex Legend. Jak dobrze wiecie, gramy na live'ach. Dodatkowo obiecałem Wam, że nagram Wam informacje na temat nowego update'a. Dlatego też ten filmik. Jak dobrze wiecie, ostatnimi czasy wyciekły informacje na temat nowej postaci. Nowa postać ma to być Octane. Octane, dlaczego taka nazwa? No pewnie ze względu na jej umiejętności, które będą pozwalały jej przyspieszyć wszystkie czynności, które wykonuje na placu boju. Dlatego pasywka będzie polegała na tym, że jeżeli postać ta nie otrzymuje żadnych obrażeń, będzie w stanie się leczyć, także będzie miała regenerację życia. Bardzo fajna sprawa. Gdy nie dostajemy obrażeń, leczymy się. Dodatkowo będzie miała także umiejętność taktyczną, która będzie polegała na wstrzyknięciu sobie adrenaliny. Co prawda, umiejętność ta będzie kosztowała nas 10% życia. Jednakże coś za coś, będziemy wtedy 30% szybciej wszystko wykonywać, poruszać się i tak dalej, dlatego moim zdaniem warto. Dodatkowo Ultimate Launchpad, znany z pewnej gierki pewnie też dla Was. Pytanie, jaka to gierka, już dobrze wiecie. Launchpad prawdopodobnie będzie polegało na tym, że będzie rozstawiało launchpada, który będziemy mogli wykorzystać tak jak balon, który jest teraz dostępny w grze i będziemy mogli przedostać się w wybrane dla nas miejsce. No bardzo fajna sprawa, będziemy mogli to wykorzystać do przemieszczania się szybszego na polu bitwy, będziemy mogli zajmować lepszą pozycję. No jest to dosyć ciekawa postać. Dodatkowo mamy też newsy na temat innych przecieków, będą dodatkowe postacie, mają wejść dodatkowe skiny. No będzie to dosyć ciekawe, prawdopodobnie też dodatkowa broń wejdzie tutaj do obiegu. Jak to przedstawia się, macie tutaj na tej mapce, w ciągu roku planują dodać battle passy w sezonie pierwszym. Sezon pierwszy ma się rozpocząć teraz w marcu. Także prawdopodobnie będą jakieś, nie wiem, misje do wykonania. Będziemy mogli tam za jakąś, nie wiem, ilość zabójstw czy coś tam może zdobyć jakieś materiały rzemieślnicze, nie wiem, lepsze skiny do legend albo do broni. No nie wiem, jak to zostanie rozwiązane, no na pewno będą chcieli zachęcić ludzi po pierwsze do gry. Dodatkowo no, będzie to też zachęta do tego, żeby dziennie się zalogować, dziennie coś tam podziałać w gierce. Tak jak przykładowo teraz mamy bonus za granie ze znajomymi do Expa. Będzie się to pewnie opłacało, taki battle pass nie wiem jeszcze ile będzie kosztować. No nie wiem, bardzo ciekawa sprawa. Dodatkowo w sezonie drugim mają zostać wprowadzone nowe legendy. Później nowa broń, nowy lot, jest to wszystko rozłożone w ciągu roku, także do końca tego roku powinno to wszystko zostać wprowadzone. Nie wiem, jak twórcy gry mają zamiar zadbać o nas, czyli o graczy. Jak na razie mi gierka bardzo się podoba, jak wiecie, gramy bardzo często, praktycznie codziennie, także zapraszam na codzienne streamy. A dodatkowo pytanie do Was, no co według Was jest lepsze? Apex Legends czy Fortnite? Jak myślicie, która gra dla Was jest lepsza? W którą gierkę wolicie spędzać więcej czasu? W którą Wam się lepiej gra? I piszcie w komentarzu, czy uznajecie, że Apex ma szansę tutaj wygryźć Fortnite'a, który aktualnie traci, jak widać. Był wcześniej ciągle na topie, no teraz troszeczkę ubolewa. Zobaczymy też, jak zadziałają twórcy. Także piszcie w komentarzach, jakie jest Wasze zdanie. No, według mojej opinii, Apex ma szansę tutaj zadziałać. Jak widać, dobrze, na razie to wszystko wychodzi. Bardzo fajnie się gra, dosyć dynamiczna gierka, dużo czasu spędzamy. Fajnie się gra wspólnie z znajomymi. Fajna jest też to, że można podnosić naszych sojuszników, którzy niestety nie dali rady. Też czasami mi się zdarza. Także jest pewne tutaj ciekawe rozwiązanie. Zobaczymy, jak podziałają dalej, żeby wszystko było dobrze. Ja Wam bardzo dziękuję za filmik. Zostawcie łapkę w górę. Pozdrawiam.